Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na czytanie tygodniowe na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku. Będę używała talii do głównego czytania. Tym razem będzie to Witches Tarot. Radę będziemy ciągnąć z The Light Seers Tarot. I dla nas wszystkich na koniec, jako przesłanie na cały tydzień z talii Życie z Aniołami, będziemy ciągnąć właśnie taką kartę z tym przesłaniem. Ok. Na razie tutaj odkładamy i zobaczmy. Zaczynamy od skorpiona, bo skorpiony są teraz na słonecznym tronie. Kochani, drogie skorpionki, które mają urodziny w tym tygodniu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Samych cudowności Wam życzę. Dużo zdrówka i niech Wam się darzy jak najlepiej. Pokoju ducha również życzę w tych czasach. Ok, zobaczmy, co dla skorpionów. Dla skorpionów słonecznych, księżycowych, marsowych, wenusowych. Co dla Was? Dla ascendentalnych też. Jakie energie, jakie potencjały na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku pokażą się na ten tydzień. Zobaczmy, dla skorpionów. 2-8 listopada 2020 roku dla skorpionów. Ok. Karta Słońca, karta dwójki kielichów i paś kielichów. No kochani, koło fortuny. Piękne macie karty. Jakiś naprawdę duży fart dla Was się szykuje. Zwłaszcza dla tych osób, które do tej pory troszeczkę tak jakby no, tego szczęścia nie miały. Koło obraca się w dobrą stronę dla Was i otwiera się naprawdę jakiś dobry czas. Karta Słońca, jedna z najlepszych kart w tarocie, mówi o szczęściu, o darach, o uzyskaniu wszystkiego tego, czego potrzebujemy. Daj Wam Boże, żeby te karty się sprawdziły, kochani. Dwójka kielichów może też mówić o spełnieniu uczuciowym, o poznaniu osoby, z którą po prostu będziemy czuć się jak jedno. To oczywiście też jest karta wszelkiego rodzaju randek, spotkań. No, w dzisiejszych czasach to mogą być również randki przez internet, także też to tutaj bierzmy pod uwagę. Jest dużo przyjemności. Paś kielichów to jest karta daru losu. Karta, że los się do nas uśmiecha, że daje, jest to niespodzianka. Tutaj ta rybka wyskakuje z kielicha u pazia i mówi: o! Takie szczęście. Normalnie z tych kart, jak jakby tak popatrzeć, to mogą powiedzieć o szczęście niepojęte. Po prostu, drogie skorpiony, będziecie, przede wszystkim będziecie błyszczeć. Będziecie błyszczeć. Też wiele spraw tutaj może się nagle wyjaśnić, ale właśnie na Waszą korzyść, bo karta Słońca mówi właśnie o takim rozjaśnieniu, wyjaśnieniu, o jawności całkowitej. Słońce świeci na wszystko, nie rozdziela, nie wybiera, że na to poświeca, a na to nie poświeca. Tutaj wszystkie sprawy stają się jasne. Przepiękne, przepiękne. Też tu, biorąc pod uwagę te karty, może być, no, czasami mi takie karty też pokazują spłodzenie potomka. Więc jeżeli ktoś się stara, to kochani, dobry czas ten tydzień na to. Ok. Zobaczymy, jaką macie radę. Jaką macie radę z The Light Seers Tarot, drogie skorpionki, na ten tydzień? W czapku urodzeni normalnie. Wspaniałe, wspaniałe macie karty. Jaka rada dla skorpionów na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku? Jaka rada? Karta Słońca, zobaczcie, drugi raz. Błyszczcie.
Otwierajcie się też. To jest karta niesamowitego otwarcia. Otwierajcie się na wiedzę, otwierajcie się na ludzi, otwierajcie się na życie, na energię. To jest całkowite takie, no coś pięknego. Wspaniała energia dla Was, drogie skorpionki. Aż mnie to hipnotyzuje wręcz, ta karta. Tu jest taka, taki power z tego idzie, takie szczęście. I też powiem tak, kochani, też przy tym wszystkim bym mogła jeszcze dodać coś takiego, żebyście byli wdzięczni za każdą rzecz, za każdą drobną rzecz nawet, która się pojawi w tym tygodniu, bo te rzeczy mogą mieć wielki potencjał na przyszłość. Poczujcie się też tak jakby jednością w ogóle z tą ożywczą siłą, z tym szczęściem. Nawet jeżeli by to miało być dla innych to szczęściem, dla innych to może nie być szczęściem na przykład, bo wiadomo, to jest czytanie ogólne. Nie wszyscy będą mieli jakieś super, 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 prawda? Chociaż życzę Wam wszystkim tego. Ale to mogą być nawet takie szczęścia widziane tylko przez Was, prawda? Ale pamiętajcie o tym, że po prostu, że ważne jest, żeby otwierać się na to, że wszechświat Was będzie obdarzać. Po prostu otwierajcie się na te dary, które do Was idą. Otwierajcie też Wasze serca na miłość. Wspaniałe, wspaniałe. Bądźcie otwarci, też jawni, bo też karta Słońca mówi o tym, żeby być szczerym, otwartym i mówić to, co się myśli, to, co się czuje. Wspaniałe karty. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam cudownego tygodnia i życzę Wam dużo, 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 dużo po prostu tego szczęścia. Niech to koło fortuny kręci się dla Was jak najlepiej. Pozdrawiam serdecznie, drogie skorpiony. No i karteczki nie wystawiłam, ale skorpionki będziecie wiedzieć, że to Wy, bo jesteście pierwsi. Już przygotowuję karteczki. Dobra. I teraz będzie strzelec. Okej. Strzelce. Drogie strzelce, co dla Was? Jakie energie tutaj pokażą się dla naszych kochanych strzelców? Strzelce słoneczne, księżycowe, ascendentalne, marsowe, wenusowe. Co dla Was, kochani? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, drogie strzelce, na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku? Co dla strzelców? Karta świata. Trójka mieczy i dziesiątka kielichów. Dwójka denarów z przełożenia. Ok. Kochani, po pierwsze, mam takie poczucie, że to będzie bardzo dobry tydzień na załatwienie jakichś spraw, które gdzieś długo Wam leżały na sercu być może. Takie odnoszę wrażenie, że to było, że coś było takiego, co nie pozwalało Wam w pełni uczestniczyć w Waszym życiu. Być może to są jakieś stare być może rozczarowania, stare nieporozumienia może nawet. Czasami też mi się pokazuje w trójce mieczy jakieś niedogadanie się po prostu i myślimy, że jesteśmy pokrzywdzeni albo coś takiego. I otwieranie się w tym tygodniu, uświadomienie sobie, że tak naprawdę nie ma sensu blokować jakichś takich rzeczy, puszczenie też, zakończenie jakiegoś etapu pozwoli Wam po prostu otworzyć się na taką pełnię, na harmonię, na szczęście. Tutaj jest to taka okazja na to, żeby stare jakieś zranienia po prostu z siebie tak jakby zmyć. Może nawet zróbcie taki rytuał,
przy wieczornej kąpieli na przykład, że całe, powiedzcie sobie, że całe to mycie się właśnie wieczorne na przykład, nie? Może być i poranne. Robię w intencji oczyszczenia z siebie wszystkich rzeczy, które, wszystkich ran takich mentalnych, które gdzieś tam jeszcze we mnie siedzą. Ja już tego nie chcę, chcę się tego pozbyć, chcę to zostawić za sobą. I w momencie, gdy będziecie się spłukiwali, to po prostu sobie intonujcie, że to wszystko ode mnie odpada. To wszystko ze mnie schodzi. Już to nie jest przy mnie. I myślę, że to może Wam pomóc otworzyć się na możliwość tej harmonii, którą przedstawia dziesiątka kielichów. Może Wam to pomóc też w takim zrozumieniu, że ważne jest, żeby dawać sobie tą większą przestrzeń. Dawać sobie możliwość, żeby nie tkwić przy starych jakichś zranieniach, ale otworzyć się na zupełnie coś nowego. To Wam może dać też szansę na złapanie takiej nowej równowagi w tym wszystkim, co będzie się działo, i też na takie patrzenie z wyższej perspektywy na to wszystko, po to, żeby już też nie dawać się w jakikolwiek sposób ranić. Tutaj jest, ja myślę, że to jest takie wyższe zrozumienie. Dojdziecie do takiego punktu, do takiego zrozumienia, że będziecie wiedzieli, że to już z wami nie może dłużej iść w parze, że musicie wznieść się na wyższe po prostu loty, prawda? Na wyższe rejony waszego zrozumienia i waszego odczuwania przede wszystkim. Dajcie sobie na to szansę. Zobaczmy, jaką macie radę z Delight Tarot. Jaka jest rada dla strzelców na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku? Jaka rada? Karta Królowej Kielichów. No i to jest właśnie, to jest przepięknie pokazana właśnie ta energia, o której przed chwilą mówiłam. Królowa Kielichów, ona poddaje się. Ona się poddaje tym emocjom i uczuciom, pozwala im przez siebie przepłynąć, ale ona tego mentalnie tak jakby nie rozważa. Ona pozwala, żeby to wszystko przez nią przepłynęło w postaci właśnie tych emocji. I ta postawa w tym tygodniu będzie dla Was dużo lepsza niż jakieś rozważania mentalne, bo one mogą powodować właśnie takie poczucia, że na przykład coś jest dla Was krzywdzące. Tutaj tak naprawdę w sercu musi przejść ta, tak jakby taka przemiana, przebudowa, żeby pozbyć się tego negatywnego myślenia na rzecz właśnie spokojnego przepływu tych emocji, na rzecz otwarcia się. Ona się tutaj otwiera, te podniesione ręce do góry, ona otwiera się na to, żeby to najlepsze do niej szło, żeby w jej życie wchodziły właśnie te najlepsze emocje. Ona już dobrze wie, że myślenie na ten temat powoduje tylko niepotrzebne zranienia, myślenie na tematy takie właśnie rozważania, przypominania sobie dawnych jakichś zranień. To już trzeba zostawić za sobą. No i też oczywiście Królowa Kielichów mówi o tym też, żeby wspierać innych, żeby troszczyć się o innych, żeby też poprzez swoją intuicję, emocje być empatycznym i to też może być bardzo pomocne. Wy możecie być też pomocni dzięki temu dla innych ludzi. Chociażby, nie wiem, dla swoich bliskich dzieci, prawda? Czy najbliższych osób z waszego otoczenia. Ona obdarza miłością i troską. To jest dla was przesłanie na ten tydzień. Bądźcie właśnie tacy otwarci i empatyczni. Okej. Drogie strzelce, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wspaniałego tygodnia. I mamy koziorożce.
Co dla koziorożców? Co dla koziorożców? Koziorożce słoneczne, księżycowe, ascendentalne, marsowe, wenusowe. Co dla Was, kochani, na ten czas od 2 do 8 listopada 2020 roku? Co dla koziorożców? 2-8 listopada 2020 roku. Koziorożce. Dwójka kielichów. Ósemka mieczy. Paść kielichów. I karta świata z przełożenia. Ok. Kochani, dla koziorożców mogą to być próby kontaktów. Ósemka mieczy nie zawsze wskazuje mi jakieś pomieszanie, o którym zazwyczaj mówi. Czasami też mówi mi o kontaktach internetowych, w których po prostu nie zawsze wszystko wiemy o sobie. Więc tu mogą być takie kontakty z osobami ze świata, tak jakby. Albo z osobami, które po prostu przebywają obecnie gdzieś dalej, gdzieś no, nie mogą się, nie, no, nie możecie się na przykład z nimi spotkać oko w oko. Oczywiście dla niektórych koziorożców to mogą być realne spotkania, ale bardziej mi się to pokazuje, że też pewne rzeczy mogą przebiegać na odległość, ale też może to być bardzo korzystne w pewnym sensie, bo myślę, że też wiele rzeczy może się wyjaśnić i wytyczyć tak jakby nowy kierunek. W paziu kielichów jest pokazana możliwość jakiejś propozycji, może zaproszenia, może będziecie czekać na jakąś wiadomość, która w końcu się pojawi. Trochę w tym wszystkim będzie być może trochę lęku i oczekiwania, zastanawiania się, jak to naprawdę wygląda, jak ta sytuacja wygląda. Bardziej mi to pokazuje się na sprawy uczuciowe, ale też dla niektórych z Was mogą to być próby na przykład dogadania jakichś spraw zawodowych, czyli do umówienia się. Prawda? Bo dwójka kielichów nie zawsze mówi o uczuciach. Czasami też mówi o tym, że dwoje osób musi się dogadać, na przykład w podpisaniu jakiejś umowy o pracę albo jakiegoś dealu tak zwanego, prawda? Jakieś zobowiązania czy jakichś innych rzeczy zawodowych. Więc tutaj dobrze jest oczekiwać właśnie pozytywnych rzeczy. Niepotrzebnie, też muszę tutaj dodać, żebyście się, drogie koziorożce, na zapas nie zamartwiały, nie wymyślały, bo możecie wkręcić się w jakieś takie negatywne myślenia, tutaj to jest po prostu niepotrzebne. Więc czy to będzie chodziło o sprawy w relacjach, kontakty, czy sprawy zawodowe, być może jeszcze jakieś inne towarzyskie, to jest czytanie ogólne, więc różne rzeczy tutaj mogą się pokazać u różnych ludzi. Ważne jest, żeby jednak zachować spokój i taką pogodę ducha. Paść kielichów ma taką pogodę ducha. To jest karta przyjemności, takiej życzliwości, czegoś takiego bardzo miłego, sympatycznego, więc też starajcie się też być dla innych tacy, z taką radością podchodzić i raczej z takim oczekiwaniem na dobre, niż z taką rezerwą, że, no, że może coś z tego nie wyjść na przykład. Mimo wszystko, kochani, zobaczmy, jaką macie dodatkową radę od Delight Sears Tarot. Rada dla koziorożców na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku. Koziorożce, jaką macie radę tutaj? Siódemka buław. Siódemka buław radzi, żeby czy na przykład w jakichś negocjacjach, czy jeśli chodzi o spotkania i tak dalej, żeby trzymać się wytyczonego przez siebie jakiegoś status quo. Oczywiście jeśli chodzi o dogadywanie się, no czasami trzeba jakieś kompromisy, ale myślę, że jednak ta karta może wskazywać na to, żeby wytyczyć sobie jakiś teren konkretny, jakieś
obszar, w którym działacie i nie wychodzić poza ten obszar. Czyli jeżeli uważacie, że coś ma wyglądać w taki sposób, jak wcześniej sobie, no, czyli wcześniej sobie ustalicie, jak coś ma wyglądać, no to raczej myślę, żeby nie pozwalać komuś przekraczać pewnych granic, na przykład, prawda? Oczywiście to też jest karta niestety tego naszego ostatniego, no tych, jakby to, nie chcę tego nazywać, no tego wirusa, prawda? Że gdzieś tam dobrze jest się zabezpieczać, prawda? Że tutaj na tej karcie ona wytwarza swoją siłą wewnętrzną, tutaj czakra splotu słonecznego tworzy u niej taką barierę ochronną, przez którą nic się nie może przebić. Ona się odchyla i ona mówi, nie, poczekaj, tu jest mój teren. To jest taka karta asertywności. Także też ważne, żeby ta asertywność w tym tygodniu u Was była. Czy to ze względów na takie sprawy typowo właśnie, które się dzieją. Może też tak być, że żeby po prostu nie pozwalać innym wchodzić, przekraczać pewnych granic swojej własnej wolności. No. Także kochani, pomimo tego, że jest karta świata i pewne rzeczy, myślę, że po prostu pewne rzeczy będziecie mieli okazję doprowadzić właśnie do jakiegoś takiego szczęśliwego finału, ale też trzymajcie się swojego planu i tego, jak uważacie, że ma to wyglądać. To też jest ważne. Bo jak się umówicie, to tak później będzie to wyglądało. Więc jak pozwolicie komuś, żeby te wasze granice zostały złamane, to później już będą łamane. Okej, pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Życzę udanego tygodnia. I teraz mamy wodniki. Co dla naszych kochanych wodników? Wodniki słoneczne, księżycowe, ascendentalne, marsowe, wenusowe. Co dla Was, kochani? Na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku. Co dla wodników? Siedem mieczy, rydwan i karta księżyca. Siedem buław z przełożenia. No, wodniki. Wodniki, jak przystało na prawdziwych rewolucjonistów, prawda, będą tutaj robić swoje, pomimo tego, że na przykład może nie być można. Kochani, ja myślę, że Wy znajdziecie sposób na to, żeby ruszyć sprawy, które trzeba ruszyć i tak to wszystko jakoś umiejętnie ukryć, żeby nikt się nie dowiedział. Żeby po prostu, żebyście załatwili swoje sprawy i nie dopuścili do tego też, żeby ktoś w wasze życie wchodził z butami, bo siódemka buław też czasem o tym mówi właśnie, że ktoś może próbować tak jakby przełamać wasze ustalenia jakieś, ale to też jest karta, która wskazuje na to, żeby nie pozwolić na to. Wy tutaj musicie się cenić i musicie tak zrobić, żeby wyjść na swoje w sprawach, które będą w tym tygodniu ważne dla Was. To jest czytanie ogólne, więc tutaj dla każdego może to być jakaś inna ważna rzecz. Ale karty wskazują na to, że Wy znajdziecie sposób, żeby, tak jak tutaj w tej siódemce mieczy, znajdziecie sposób na to, żeby przeforsować, żeby zrobić krok do przodu, żeby nie przerywać czegoś, żeby zbliżyć się do tego celu, do którego idziecie, tak, żeby nie było to widziane. Tak tutaj odnoszę. Takie karty się akurat pokazały, kochani, więc może to nie ze wszystkimi wodnikami gdzieś tam rezonować, ale to jest taki sposób, takie mądre wśliźnięcie się w daną sytuację, uzyskanie tego, czego potrzebujecie
i zabezpieczenie się jeszcze w tym wszystkim. No, widzę, że wy to sobie poradzicie, kochani. Jak najbardziej. Jeszcze taką zasłonę dymną w postaci tego księżyca sobie ustawicie. A sprawy i tak będą wam rosły. Inaczej, no w sensie tak, że po prostu będzie szło tak, jak chcecie. Okej. Okay. Oczywiście tutaj mogą być i sprawy uczuciowe pod tym, prawda? Jak najbardziej. Tu mogą być sprawy zawodowe jakieś, czy jakieś inne. Dobra, zobaczmy, jaką macie radę z Dry Seed Starot. Jaka jest rada dla wodników na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku. Jaka rada dla wodników na ten czas? Karta 10 mieczy. I to jest ciekawa rada tutaj w tym wszystkim. To jest ciekawa rada, dlatego że tutaj sprawy idą do przodu. Może potraficie to wszystko poustawiać sobie. Ale w 10 mieczach, w karcie 10 mieczy, to jest taka karta, która wskazuje na to, żeby odpuścić sobie pewne rzeczy. Żeby to, co już nie rokuje, czyli po pierwsze, nie ratować tego, co już nie rokuje i otwierać się na nowe, otwierać się na odrodzenie. Nawet zrobić czasami i większy taki skok w coś zupełnie nowego. To jest taka karta, która mówi też o takiej wielkiej akceptacji tego wszystkiego, co się dzieje. Więc tam, gdzie nie będzie możliwości zrobienia konkretnego ruchu, to trzeba sobie to odpuścić. Ale tam, gdzie będziecie w stanie tak podkombinować, żeby wasze sprawy posunęły się do przodu, to warto to zrobić. I też ustawić sobie takie właśnie zabezpieczenie w tym wszystkim. Prawda? A tam, gdzie nie da rady, to odpuśćcie. Tutaj trzeba być mądrym. To jest taki tydzień, gdzie trzeba być takim taktykiem troszeczkę. Kochani, ja wam życzę wspaniałego tygodnia, drogie wodniki. Trzymajcie się ciepło. Okej. No i teraz mamy rybki. Drogie rybki, co dla was na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku? Co dla rybek? Ryby solarne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? 2-8 listopada 2020 roku. Dwójka kielichów. No po prostu już trzeci znak ma tą kartę. Coś niesamowitego. 8 mieczy i paś denarów. Z przełożenia 2 denarów. No, ciekawe. Okej. Dwójki mamy dwie. Jest 2 kielichów i 2 denarów z przełożenia. To są karty, które wskazują no, zdecydowanie na możliwość też kontaktów z innymi. Mogą to być internetowe kontakty, bo 8 mieczy czasami pokazuje mi takie kontakty, co do których nie do końca wiemy, jak sprawy wyglądają, no bo nie znamy być może tych osób do końca. Może to też wskazywać na robienie, na konieczność, znaczy może nie tyle konieczność, co możliwość spotkania osób, spotkania się dwóch osób tak naprawdę w takim gąszczu tego całego zamieszania, które teraz mamy. I to może być zupełnie nowy początek czegoś. Może to też tak być, czasami paść denarów też pokazuje możliwość powrotu do tego, co kiedyś było. Do relacji, która kiedyś kwitła, a później przez jakiś czas była zakończona, zamknięta i może być taka możliwość rozpoczęcia tego na nowo.
Dwójka denarów wskazuje na umiejętność znalezienia takiej równowagi w tych działaniach, które będą w tym tygodniu. Ważne też jest, ważne są tutaj, bo oczywiście nie u wszystkich ryb będą to sprawy uczuciowe, ale znaczy uczuciowe w sensie związków. Może to też być tutaj u niektórych z Was, to może też być takie nowe odkrycie komunikacji między dwiema osobami, ale właśnie nie jest to komunikacja taka typowo werbalna, ale właśnie poprzez emocje, poprzez uczucia, poprzez zjednoczenie takie się z ludźmi. Ciekawa jestem dlatego, że ta karta dzisiaj wychodzi już któryś raz z kolei i to może być taki tydzień, w którym te międzyludzkie uczucia, emocje, ta empatia i tak dalej, że w tym tygodniu mogą być po prostu ważne u nas wszystkich. Więc takie odnowienie tej bliskości, chociaż możemy być każdy w swoim domu, prawda? Może to dziać się na odległość, ale w momencie, jak sobie uświadomimy, że nie ma tak naprawdę rozdzielenia, że wszyscy jesteśmy tą jednością, będzie łatwiej zrobić taki nowy początek właśnie i tutaj wiele rzeczy w tym tygodniu może mieć szansę po prostu odrodzić się na nowo i pokazać, jakie są prawdziwe możliwości tego. Więc czy to w sprawach uczuciowych, czy być może u niektórych z Was na nowo dogadacie się w sprawach zawodowych z kimś. Może mogą być też wyjaśnione jakieś sprawy, które Was długo męczyły, które długo wykazywały właśnie taki rodzaj takiego pomieszania. Zobaczmy, jaką macie tutaj dodatkową radę z The Light Seers Tarot. Dla ryb. Co dla ryb? Drugi, 8 listopada, rada dla ryb. Karta Księżyca. To jest karta, która wskazuje na umiejętność zobaczenia tego, co jest ukryte. I też na swoją intuicję. No to jest też Wasza karta, prawda? Więc Wy tutaj ostatnio też mieliście tą kartę chyba w czytaniu na... Już nie pamiętam, czy to było w czytaniu na pełnię Księżyca, czy to było w czytanie tygodniowe. Wy, rybki drogie, ostatnio powinniście bardzo dobrze się czuć tutaj. Ta energia około tej pełni myślę, że Wam bardzo służy i może pomagać zrozumieć, zobaczyć poprzez intuicję, poprzez takie wewnętrzne poczucie, ten szósty zmysł, zobaczyć, znaleźć tą, tak jak tutaj ta dziewczyna, ona tą taką wiązkę światła zobaczyła i ona się tego trzyma, ona zobaczyła, jak to wygląda, chociaż głęboko, głęboko jest to widzenie osadzone, więc też tak u Was może być, że pewne sprawy po prostu trzeba będzie wyjaśniać i Wam się to uda, bo to jest wasza energia, żeby właśnie w gąszczu czegoś niewidzialnego, może trochę zagmatwanego, znaleźć właśnie ten nowy początek, nową możliwość, nową szansę, promyk radości, zdrowia. Drogie rybki, wszystkiego, wszystkiego Wam życzę dobrego na ten tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Baranki. Co dla baranków na ten tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku? Co dla baranków? Baranki solarne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. 2-8 listopada 2020 roku. Dziesięć mieczy, królowa kielichów i król buław i paś mieczy. Tutaj, kochani, bym powiedziała tak. W tym tygodniu bardzo proszę Was, drogie baranki, uważajcie na swoje języki. Możecie mieć cięte języki. I
to może być o tyle kłopotliwe, że poprzez jakąś taką czasem zbytnią poufałość albo nieprzemyślenie spraw możecie wywołać jakąś no, kłótnię na przykład, jakieś nieporozumienie, jakąś trudną sytuację, którą trzeba będzie potem naprawić poprzez po prostu takie poddanie się, poprzez po prostu przyznanie się, kurczę, no zawiniłem, zawiniłam, prawda? I może warto by w tym tygodniu, kochani, też popatrzeć na siebie, na swoje relacje międzyludzkie, czy to w waszych bliskich relacjach, czy w jakichś zawodowych, czy towarzyskich. Jak wy traktujecie innych, jeśli chodzi o słowa, ale też zwróćcie uwagę na to, jak wy jesteście traktowani. I jeżeli są jakieś sytuacje, które są dla was raniące, które powodują, że czujecie się niekomfortowo, to ważne jest, znaczy dobrze by było w tym tygodniu, żeby tak od serca po prostu porozmawiać z daną osobą, czy to z osobą, dla której wy jesteście zbyt ostrzy, czy to z osobą, która dla was jest taka właśnie. I tutaj dobrze by było uderzyć właśnie w taki dzwon emocjonalny. Nie mówię tutaj o jakiejś manipulacji w żaden sposób, ale po prostu powiedzieć, że ja zasługuję na to, żeby być dobrze traktowany, prawda? I chciałbym, czy chciałabym, żeby został mi oddany ten szacunek, który mi się należy. A jeśli chodzi o osoby, na przykład, w których wy gdzieś tam nie do końca się dobrze zachowaliście, to też trzeba takiej osobie oddać ten szacunek i przeprosić na przykład. Zwróćcie na to uwagę. Oczywiście też Paź mieczy może sugerować, że w waszym otoczeniu może się pojawić też młoda osoba, bo paź to jest młoda osoba, która myśli, że wszystko wie i też może coś chlapnąć. Więc może być taki moment, w którym trzeba będzie się do tego ustosunkować i odpowiednio zadziałać. Ale przede wszystkim ważne jest, żeby nie pozwalać sobie na to, żeby nie pozwalać, jeżeli ktoś w stosunku do was negatywnie się zachowuje, no to trzeba odwoływać się tutaj do spraw związanych właśnie z takimi najgłębszymi sprawami, czyli tym, że każdy z nas zasługuje na to, żeby być dobrze traktowany, żeby być niepomijany albo nie, znaczy, no, w jakiś sposób obrażany. Tutaj nie można na to pozwolić. Zobaczymy, jaką macie dodatkową radę z The Light Seers Tarot. Dla baranków, 2 listopada 2020. No i to jest właśnie to. To jest karta śmierci i ta karta wskazuje na to, że pewnego rodzaju zachowania muszą przez was być kategorycznie zabronione. To znaczy, no, musicie po prostu powiedzieć, że nigdy więcej takich sytuacji nie chcę w swoim otoczeniu, nie pozwalam na to, nie zgadzam się. To jest zakończenie pewnego rodzaju zachowań, które gdzieś koło was są, czy to w relacjach właśnie najbliższych osób, czy to może w sprawach jakichś takich zawodowych. Tutaj jest, bo to jest dziesiątka mieczy, to też jest w pewnym sensie karta śmierci. To jest karta, która zresztą nawet pokazuje tutaj, normalnie pokazuje osobę zasztyletowaną, ale tutaj nie chodzi o śmierć fizyczną, tutaj chodzi o zakończenie jakiegoś etapu, który już był tak raniący i taki nieprzyjemny, że musi to zostać całkowicie zmienione. Musi nastąpić ta przemiana, musi nastąpić pewien rodzaj transformacji, żeby było dobre porozumienie, żeby można było przejść
na wyższy poziom porozumienia. I tak jak mówiłam wcześniej, trzeba to zrobić przez odwoływanie się do spraw serca, do spraw tego, że zasługujemy na to. To jest dobry tydzień na kończenie czegoś, co być może długo się ciągnęło, a było raniące dla Was. To oczywiście czytanie ogólne, więc różne sprawy u różnych osób to może przedstawiać. Dajcie sobie tą sprawiedliwość serca na to. Pozwólcie na to sobie. Okej, drogie baranki, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Byki. Co dla byków? Byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe. Co dla Was, drogie byki, na ten czas? Co dla byków na ten czas? Drugi, 8 listopada 2020. Trójka mieczy, ósemka kielichów i trójka buław. Karta śmierci z przełożenia. No, macie mocne karty, muszę przyznać. Może tak być. Dla byków, które czekały na kogoś, na czyjś przyjazd, może tak być, że mogą się nie doczekać. To znaczy w sensie takim, że może nie być możliwości, żeby ktoś, no, mogą nas po prostu pozamykać jednak. Bo tutaj jest wyglądanie, to jest czekanie, oczekiwanie, że ktoś wróci, że ktoś, kto wyjechał, powiedzmy, wróci. I drogie byki, powiem Wam, kochani, tak, że jakieś straty tutaj mogą być w tym tygodniu. Dla osób, które się ostatnio, bo to nie będzie czytanie dla wszystkich byków na pewno, to jest raczej dla osób, które ostatnio na przykład właśnie rozstały się z kimś i oczekują tego powrotu. Ja do tego dołożę jakąś kartę jeszcze. W jakim sensie to się pokazuje tutaj? No tutaj ewidentnie pokazuje się jakieś takie rozstanie. A na pewno nie jest to przecież dla wszystkich byków. Karta gwiazdy. No i karta gwiazdy tutaj mówi, że to może być sprawa taka tymczasowa i że po prostu trzeba poczekać, a wszystko będzie dobrze. Tutaj jest właśnie, to jest coś takiego, że wy możecie to odbierać jako taką, że to jest strasznie źle, że coś tam, że koniec świata i tak dalej. Ale tak naprawdę tu, bo ta trójka buław na końcu, ona tutaj daje nadzieję, a jeszcze przy karcie gwiazdy to tym bardziej pokazuje, że sprawy się po prostu ułożą, ale wasze widzenie na ten moment może być takie, że możecie chcieć wszystko zostawić, rzucić i uznać za zamknięte, za zakończone. Ja bym na waszym miejscu jednak troszeczkę się wstrzymała, bo karta gwiazdy i karta trójki buław wskazuje, że przyjdzie, że nadejdzie to, czego oczekujecie tak naprawdę, ale może być to, może będzie trzeba na to więcej czasu. Karta gwiazdy też zawsze mówi o tym, że coś idzie dopiero, prawda? Że coś się zbliża takiego dobrego. Więc moim zdaniem, kochani, tutaj, jeśli chodzi o swoje emocje w tym tygodniu, dobrze było, żebyście zapanowali nad tymi emocjami i nie przerażali się pierwszą jakąś czy odmową, czy jakimiś takimi, że coś nie pójdzie po waszej myśli tak, jakbyście chcieli. Tutaj trzeba po prostu poczekać. Dać czas i otwierać się też na pozytyw i na to, że to, w co się zaangażowaliście, przyniesie owoce. Że efekty będą. Tak jak tutaj ten kupiec czeka na tej skarpie, patrzy, kiedy przypłyną jego okręty. Więc jest to oczekiwanie, a karta gwiazdy obiecuje, że przypłyną. Także po prostu może to nie być ten tydzień,
Ale też nie odchodźcie od zmysłów, jak to się mówi, i nie myślcie, że nie wiadomo, co się dzieje, że tragedia, że coś tam. Nie. Dajcie sobie czas. Pozdrawiam serdecznie Was, drogie byczki. Trzymajcie się ciepło. A, jeszcze rada od Delight Sears Tarot. No, złożyłam kartę, ale to nic. Pamiętam karty. Jaka jest rada dodatkowa? Od Delight Sears Tarot do tego wszystkiego. Królowa Buław. Królowa Buław mówi o tym, żeby być aktywnym, żeby przede wszystkim cieszyć się tym, co obecnie jest, co się ma. Oczywiście patrzeć tutaj w przyszłość, wyczekiwać spełnienia, ale przede wszystkim nie tracić swojej aktywności z oczu. Też bym powiedziała, żebyście w tym czasie, kiedy być może coś będzie zablokowane, nie będzie można na przykład zadziałać, tak jak te karty tutaj na to wskazywały, że coś może nie pójść po waszej myśli. Pamiętajcie o tym, żeby zająć się też trochę i tą stroną swoją, od strony takiej też fizycznej. Czyli na przykład poćwiczyć sobie, włączyć jakąś, są różnego rodzaju ćwiczenia na YouTubie czy coś takiego. Zadbać o siebie, o to, żeby wasza kondycja była super. Żebyście jakoś tak za bardzo nie stłamsili się, bo w sytuacji, gdy człowiek myśli, że dzieje się coś niedobrego, to opada z tych sił. Ważne, żeby dbać o te wasze siły. Tak to widzę. I nie traćcie tego zapału, bo tutaj też ta trójka buław też tutaj wskazuje na to, że że przyjdzie do was to, co będziecie chcieli. Być może dopiero pod koniec tygodnia, albo w przyszłym tygodniu, albo w następnych tygodniach, zależy od tego, co tam, jakie sprawy u was są, ale Królowa Buław radzi, żeby być otwartym, żeby dzielić się, żeby być aktywnym, żeby dbać o swoje zdrowie i żeby cieszyć się życiem na tyle, ile można. Kochani, pozdrawiam was serdecznie, drogie byczki. Pięknego tygodnia wam życzę. Bliźnięta. Co u bliźniąt? Bliźnięta solarne, księżycowe, ascendentalne, marsowe, wenusowe. Jakie energie, jakie potencjały dla was, drogie bliźnięta, na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku. Co dla bliźniąt? Karta kapłana, eremity i 6 mieczy. I karta świata. No kochani, macie bardzo mocne karty. Wręcz takie karty, bym powiedziała, trochę duchowe. Karta eremity w środku rozkładu wskazuje na takie głębokie wykorzystanie wewnętrznych pokładów własnej mądrości. Tutaj macie szansę zrobić jakiś duży krok do przodu. Poprzez zrozumienie, też poprzez zaufanie być może jakiemuś przewodnikowi duchowemu, bo karta kapłana często wskazuje na osoby, które mogą być takimi przewodnikami duchowymi. Mogą to być, to może być oczywiście osoba związana z religią jakąś, ale równie dobrze może to być coach, mówca motywacyjny, ktoś, kto jest takim przewodnikiem. To też może być jakiś psycholog, prawda? Ale też, kochani, ważne jest, że wy sobie uświadomicie, że to, za czym tak długo podążaliście, że już macie to tak jakby opanowane. Bo w karcie eremity to jest takie głębokie zrozumienie tego, co już wiesz, złożenie tego wszystkiego w całość po to, żeby uświadomić sobie. To jest takie odnoszę wrażenie, że dochodzicie tak jakby do końca jakiegoś cyklu ważnego. Karta świata też wskazuje na to, że koło się tak jakby zamknęło, że już teraz dokładnie wiecie, macie pełną wiedzę na temat spraw, które dla was są teraz ważne,
To oczywiście mogą być różne sprawy. To mogą być sprawy, jeśli chodzi o relacje, to mogą być sprawy zawodowe, ale też to mogą być wasze sprawy związane z waszym rozwojem, z waszą ewolucją, prawda, jako człowieka. I może mam takie wrażenie, kochani, że będziecie gotowi na zrobienie jakiegoś dużego kroku, który da wam wielką ulgę, tak naprawdę, bo szóstka mieczy jest kartą, mówi się o niej, przepłynięcie na spokojniejsze wody, prawda? To jest uniknięcie czegoś, ale też jest to dokonanie świadomego wyboru poprzez, też tutaj widać, że poprzez zrozumienie, może też wam ktoś doradzi, ale myślę, że to jest też wasze głębokie zrozumienie, że pewne sprawy też może potrzebują takiego zakończenia, po to, żebyście mogli pójść dalej, żebyście mogli zostawić za sobą coś, co już jest przez was całkowicie zrozumiane, zaakceptowane, przepracowane, po prostu przepracowane. I to może być takie przejście, ten tydzień może być takim granicznym tygodniem dla was wręcz. No, niektórzy z was mogą rzeczywiście gdzieś się wyprowadzać, chociaż nie wiem, czy będzie to możliwe, bo zamykają nas prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli tak, to może niektórzy z was dadzą radę właśnie coś zmienić w swoim życiu fizycznie też wręcz. Właśnie, nie wiem, przeprowadzić się, zmienić miejsce pobytu i tak dalej. Zostawić za sobą coś, co jest już przez was w pełni zrozumiałe. No. Ale bardzo dużo spokoju jest tutaj, w tych kartach, więc myślę też, drogie bliźnięta, że ten tydzień może być, możecie też w ogóle na przykład potrzebować takiego odsunięcia się od różnych takich spraw, takiej codzienności, po to, żeby tak jakby ułożyć sobie całość tego, co się dzieje w waszym życiu, żeby tak sobie to wszystko obmyśleć i dzięki temu łatwiej będzie podjąć jakiekolwiek decyzje, a te decyzje będą podjęte i będą to dobre decyzje. Zobaczmy, jaką macie radę z The Light Seers Tarot, drogie bliźnięta. No głęboko tutaj, do takiej głębokiej swojej mądrości tutaj będziecie w stanie sięgnąć. Jaka rada dla bliźniąt? 2-8 listopada 2020. Karta Pazia Denarów. No, zaczynać od nowa. To jest przepłynięcie tutaj, prawda, na te spokojniejsze wody i rozpoczęcie od nowa. Danie sobie szansy na nowy wzrost, na nowy początek. Może niektórzy z was będą chcieli zakładać jakieś nowe biznesy albo jakieś rzeczy związane też z twórczością mogą być. Pięknie, drogie bliźnięta. Otwierajcie się na nowo, otwierajcie też na nową wiedzę. Może trzeba będzie jeszcze coś nowego przyswoić, ale też pozwólcie sobie na ten wzrost. Pozwólcie sobie po prostu na lekkość i na zachwyt życiem, i na to, żeby po prostu kwitnąć. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Drogie bliźnięta, niech to będzie wspaniały tydzień dla was. Raczki, kochane. Co dla raczków na ten tydzień? Zobaczmy. Jakie energie, jakie potencjały dla raczków solarnych, księżycowych, ascendentalnych, marsowych, wenusowych. Co dla was, kochani, na ten czas? 2-8 listopada 2020 roku, raczki. Dwójka kielichów. Ona jest, nie wiem, czwarty czy piąty raz wychodzi dzisiaj. Karta Słońca i Rycerz Denarów. Ależ macie piękne karty, drogie raczki. I As Denarów z przełożenia. Pięknie. Drogie raczki,
Dużo szczęścia, że Wam życzę w miłości, bo bardzo możliwe, że o to chodzi. Myślę, że w tym tygodniu jakieś sprawy bardzo Wam tutaj zostaną wyjaśnione. Być może nawet ktoś wobec Was określi się. Tu no, sprawy uczuciowe jak najbardziej mogą być. Oczywiście nie dla wszystkich raków będą to sprawy uczuciowe, bo dla niektórych z Was to też może być związane z zawodowymi rzeczami. Także nie dla wszystkich raczków będą to sprawy miłosne, ale dla tych, dla których będą to sprawy miłosne, to będzie ustawienie, określenie się i ustawienie tak jakby tego, jak dalej sprawy mają wyglądać. Takie ustalenie. To jest też nowy początek, to jest jakaś, w asie denarów też się pokazuje nagroda taka, że ktoś czekał, czekał i się doczekał. Jak to mówią, chodził, chodził i wychodził, prawda? Czyli to może być naprawdę otwarcie się na takie wielkie szczęście. Czy to jeśli chodzi o relację uczuciową, czy u niektórych z Was to mogą być jakieś zawodowe rzeczy albo związane z taką, z podpisaniem na przykład umowy z kimś, co da Wam właśnie to szczęście, dotarcie do tych możliwości i ustanowienie dalej już powoli, żeby wszystkie sprawy toczyły się tak jak trzeba, systematycznie, prawda? W karcie Słońca, która jest tutaj w środku, to jest karta, która mówi, że w tym tygodniu może Wam się udać wszystko, co będziecie chcieli. Uda Wam się sprawy poukładać tak, jak mają być. Tak, żeby potem już swoim rytmem tak jakby szły. No przepiękne macie karty. Naprawdę, drogie raczki. I szczęście, i miłość, i dogadanie się. Może niektórzy z Was podpiszą umowę życia taką. Super. Zobaczmy, jaką macie dodatkową radę. Chociaż bez kart powiem tak, kochani, na wszystko dobre otwierajcie się. Nie blokujcie sobie niczego. Też pamiętajcie, żeby powtarzać sobie, otwieram się na najlepsze dobro, najwyższe dobro w moim życiu. Otwieram się na to. Jaka jest rada dla raczków na tydzień od 2 do 8 listopada 2020 roku? Jaka jest rada dla raczków na ten czas? Karta diabła. A! No, pięknie. Powiem tak, kochani. Jaka jest rada? Zwróć uwagę na to, co może cię ograniczyć, co może cię zniewolić. Zwróć uwagę, czy sam na przykład zbytnio nie poddajesz się w danej sytuacji. Czyli jeżeli będą to umowy i tak dalej, zwróć uwagę na wszystko, co jest pisane małym druczkiem, prawda? I tak dalej. Karta diabła też może, jako rada tutaj, może też dodatkowo wskazywać na taki ogół tej całej, na to tło tej całej sytuacji, że to spełnienie, które tutaj się pokazuje, może być dla Was, no jakby to powiedzieć, takim spełnieniem czegoś, co od dawna o tym marzyliście, co było takim, taką Waszą namiętnością, taką pasją. Czymś takim, co takim priorytetem, co inne rzeczy pod to też zrównywaliście. To jest taka dodatkowa rzecz. Ale też głównie karta diabła wskazuje na to, żeby uważać na wszystko, co gdzieś w jakikolwiek sposób może Was uwarunkować, uwiązać, prawda? No, chyba, że to będą takie, wiecie, słodkie więzy miłości, prawda? Także to też jeszcze taka inna rzecz jest, nie? Ale rada też jest. Uważajcie, żeby nie dać się przy okazji tego wielkiego szczęścia trochę połknąć komuś, prawda? Chociaż może, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten jegomość, niektóre z pań mogłyby nie mieć nic przeciwko temu. Ale to taki żarcik na koniec. Trzymajcie się ciepło, drogie raczki.
Niech to szczęście Was otuli wspaniale i dajcie temu się rozwijać. Pozdrawiam Was serdecznie. Cudownego tygodnia Wam życzę. Okej. Lewki. Co dla lewków kochanych naszych? Co dla lwów? Lwy solarne, księżycowe, ascendentalne, marsowe, wenusowe. Co dla Was na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku? Co dla Was, drogie lewki? Piątka denarów, karta świata i koło fortuny. I czwórka mieczy z przełożenia. No, ciekawe macie karty. Piątka denarów jako pierwsza pokazuje pewien rodzaj takiego niedostatku, ale zaraz po tym, po tej piątce, idą dwie mocne karty. Karta świata i karta koła fortuny. Czyli te karty wskazują, po pierwsze, karta świata wskazuje na kres rzeczy, które Was powstrzymywały, które gdzieś tam stwarzały poczucie jakiegoś niedostatku, jakieś kłopoty być może dla niektórych z Was, jakieś kłopoty finansowe czy kłopoty zdrowotne w tym tygodniu mają szansę się zakończyć. Mają szansę tak jakby dobiec swojego kresu. Być może dla niektórych z Was po prostu karmicznie coś tam się wypali takiego, że odblokuje się Wasza fortuna po prostu. Bardzo dobre karty, kochani. Z przełożenia jest czwórka mieczy, która może wskazywać też na taki czas, że pozornie możecie mieć takie wrażenie, że nic się nie dzieje, że to jest taka cisza przed, nie już chcę używać słowa burza, bo to nie o to chodzi, bo tutaj nie chodzi o coś złego, ale o takie wyczekiwanie, gdzie sprawy nagle po prostu ruszają do przodu, gdzie to koło fortuny obraca się z hukiem takim właśnie jak fajerwerki i zaczynają się dziać po prostu dobre rzeczy. Zobaczymy tutaj, ja sobie jeszcze do tego dołożę jedną kartę, do tych trzech kart. I piątka denarów jeszcze raz wyszła. To jest po prostu jakaś totalna zmiana, mam takie wrażenie. Jeszcze jedną. Bo karta świata przybija tak jakby, przebija razem z tym kołem fortuny. Przebija. Możecie mieć takie wrażenie, że jakiś stres, jakiś problem, może jakiś wydatek czy coś, gdzieś będzie dla Was negatywny, ale ja myślę, że tutaj po prostu być może trzeba coś zapłacić, żeby potem zyskać, żeby coś odblokować. W każdym razie, cokolwiek by się nie działo, idzie i tak do przodu. Dziesięć buław. I 8 kielichów. Jakaś zmiana tutaj, naprawdę, kochani, to jest takie dojście do, ja to widzę w ten sposób, że to jest takie dojście do kresu jakiejś sytuacji, która była już taka wyczerpująca i zakończenie tego etapu. I wtedy następuje ta zmiana, moim zdaniem, na lepsze. Zobaczymy, jaką macie dodatkową radę od Delight Sears Tarot do tej sytuacji. Bo karta świata
daje możliwość z jednej strony zakończenia jakichś spraw, ale też mówi o tym, że to jest takie zwieńczenie czegoś. Karta jako dopełnienie szczęścia, to jest bardzo dobra karta. Karta koła fortuny wskazuje na ten obrót losu, na tą fortunę właśnie, która po tych brakach, które były wcześniej, jest bardzo sprzyjająca. Więc być może, może to oznaczać, bo te trzy karty sugerują, że być może trzeba będzie zostawić za sobą pewne jakieś obciążenia, których już dłużej nie chcecie dźwigać, które was zubażają. To mogą być jakieś nawyki, które was właśnie zubażają. Może nieodpowiednia dieta, może jakieś nałogi, może relacje, które są toksyczne, prawda? I pewne te wszystkie obciążenia trzeba będzie po prostu zostawić i pójść swoją drogą. I to będzie ta zmiana losu i ten lepszy czas dla was. Myślę, że to może być coś takiego, że to może być taka konieczność wręcz zostawienia tego za sobą. Że możecie poczuć, że ani chwili dłużej po prostu już tego w swoim życiu nie chcę mieć. Nie chcę tak robić na przykład, albo nie chcę z taką osobą funkcjonować na przykład. Też tak może być. Jaka jest rada dla Lwów na czas od 2 do 8 listopada? Cesarz, świetna rada. To jest, kochani, tutaj musicie być, że tak powiem, bezwzględni wobec sytuacji i wobec, powiedzmy, albo tych właśnie słabości, które was zubażają, które obciążają was, które dają ten negatyw, które tutaj trzeba podjąć naprawdę jakąś śmiałą decyzję. Zakończyć coś, zakończyć etap, który nie jest dla was korzystny, który jakaś sprawa czy relacja, bo to jest czytanie ogólne, więc tutaj ja mówię, jakie są możliwości. Dla jednych osób to będzie jakaś sytuacja z konkretną osobą, która powiedzmy była dla was toksyczna albo zbytnio obciążająca po prostu, może jakąś odpowiedzialność na siebie wzięliście, która już dłużej trwać nie może. I to będzie zakończenie tego. I tutaj do tego trzeba podejść bez sentymentów. Tak jak cesarz. Cesarz ustala nowe zasady. Wprowadza, to jest wprowadzenie nowego ładu, nowego porządku, nowych zasad do waszego życia. U jednych to może być w sprawach, nie wiem, żywieniowych, u innych w relacjach, u innych jeszcze na przykład powiedzmy wydawanie pieniędzy nieodpowiednie, nieprzemyślane. Tutaj wiele rzeczy może być. Negatywne myślenie. Zdecydowanie, kochani, drogie lwy, tutaj ważną rzeczą w tym tygodniu będzie ustalenie nowych zasad i trzymacie się ich. Trzymanie się ich. Jak będziecie się tego trzymać, to wszystkie inne sprawy pójdą nowym rytmem i w bardzo takim korzystnym kierunku dla was. To jest taka zmiana. To jest coś takiego, żeby zrobić tą zmianę dla siebie. Dajcie sobie szansę na to. Pozdrawiam was serdecznie, drogie lwy. Trzymajcie się ciepło, niech to będzie wspaniały tydzień dla was. Panny. Co dla panien? Co dla panien na ten czas od 2 do 8 listopada 2020 roku? Panny solarne. Ascendentalne, marsowe, wenusowe. Co dla was, kochani? Drugi, 8 listopada 2020 roku. Karta kapłana. Piątka mieczy. I 8 mieczy. Coś będziecie, kochani, rozkminiać. Takie mam wrażenie, że będziecie gdzieś wewnętrznie zastanawiać się nad pewnymi rzeczami. Drogie panny, może też tak być, że ważną osobą w tym tygodniu może być jakaś młoda osoba, paś mieczy, czyli ktoś, kto czasami potrafi zranić słowem, albo najpierw powie, a potem myśli. Tutaj mogą być pewnego rodzaju dla panien takie sytuacje,
że sami się będziecie zastanawiać nad tym, co, jak się zachować w danej sytuacji. Bo może być to konflikt wewnętrzny też, piątka mieczy może wskazywać na pewien rodzaj takiego konfliktu wewnętrznego. Tutaj jest to pokazane w taki sposób, że te miecze skierowane są tutaj do tej ćmy, wszystkie w jedno miejsce. Tak jakby ona ma je na głowie, można powiedzieć. Ona ma je na głowie. Więc ważną rzeczą jest, żeby też być może trzeba będzie poprosić kogoś o radę. Tutaj karta kapłana wskazuje na możliwość takiego przewodnictwa. Być może ktoś wam pomoże wyjść z takiego zamieszania. I ja bym powiedziała, kochani, że dobrze by było, żeby się taką osobę znaleźli, bo jakieś takie zbytnie wkręcanie się, w zastanawianie się, w jakieś widzenie też, że na przykład coś się nie uda, negatywne myślenie. Nie daj Boże w tym tygodniu wkręcać się w jakieś negatywne myślenie. I nawet jeżeli jakaś konkretna osoba, bo ten paś mieczy, no paś mieczy to może być, można brać pod uwagę tutaj osoby z trygonu powietrza, czyli wodnik, bliźnięta lub waga, prawda? Osoby z tego trygonu, więc może w waszym otoczeniu takie osoby są. I dobrze by było, kochani, żebyście nie pozwolili sobie na jakieś rozdmuchanie jakiejś burzy w szklance wody, jakiegoś konfliktu, który wcale nie musi być, wcale nie musi się pojawić. A może właśnie to wy jesteście tą, tutaj może tak być, że to ktoś w stosunku do was będzie szukał tego przewodnictwa lub wy będziecie musieli odwołać się do tego, do tej takiej wewnętrznej prawdy, tego wewnętrznego przewodnika, może też do sił wyższych tak zwanych, prawda, żeby te konflikty rozwiązać albo żeby w ogóle w nie nie wchodzić. Ja bym tutaj właśnie bardziej w tym kierunku mówiła, że im bardziej będziecie próbować to rozwiązać w jakikolwiek siłowy sposób, tym bardziej będziecie się w to wikłać. Więc myślę, że tutaj ważne jest, żeby tak jakby popatrzeć na to wszystko z wyższej perspektywy. Wtedy łatwiej będzie tę sytuację rozwiązać i, no i przejść, znaczy nie pozwolić się też ranić przez to, prawda? Zobaczmy, jaką macie, drogie panny, radę tutaj na ten tydzień. Z Delaicir Starot. Jaka jest rada dla panny na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku? Karta Wisielca. Zobaczyć to z innej perspektywy. Tak jak mówiłam, przyjrzeć się temu w nowy sposób. Czyli na przykład sytuacje, w których do tej pory na przykład wskakiwaliście na zasadzie potyczek jakichś słownych, jakiegoś takiego bardzo konkretnego, takiej riposty czy coś tam, to w tym tygodniu powiem wam, kochani, że dwa razy zastanówcie się, nim cokolwiek powiecie, na zasadzie takiego odparowania jakiegoś, bo to też tak może być, że żeby się wstrzymać z jakimiś podsumowaniami, żeby się wstrzymać z jakimiś akcjami takimi, nawet jakimiś odwetowymi, jeśli ktoś wam na odcisk nadepnie. Tu trzeba zobaczyć, przejrzeć, po prostu przyjrzeć się danej sprawie na spokojnie. Na spokojnie. Okej. No ten tydzień, drogie panny, szykuje się dla was taki, może być naprawdę dużo takiego myślenia i od was będzie zależało, jeżeli wzniesiecie się powyżej tego wszystkiego, jeżeli nie pozwolicie sobie na takie właśnie gierki mentalne, to wyjdziecie w tym tygodniu ze wszystkich tego typu spraw obronną ręką. Tutaj trzeba patrzeć na to wszystko z takiej wyższej perspektywy. Pozdrawiam serdecznie, drogie panny. Trzymajcie się cieplutko. No i zostały nam wagi. Co dla wag na ten tydzień?
uwagi słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe. Co dla Was na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku? Dziewiątka mieczy, piątka buław i karta siły. Szóstka denarów z przełożenia. No tak, kochani, powiem tak. Wszystkie, może tak, bo to jest czytanie ogólne, więc może to nie być wiadomo dla wszystkich wag. Ale ważną rzeczą w tym tygodniu będzie przepływ i też umiejętne umówienie się, być może z innymi, żeby uzyskać to, co chcecie uzyskać. Jakieś, być może dla niektórych z Was gratyfikacje, być może dla niektórych z Was obiecane jakieś sprawy. Może niektórzy z Was czekają na jakieś udzielenie jakiegoś kredytu albo coś w tym stylu. Może myślicie, że pewne rzeczy trzeba po prostu będzie sobie wywalczyć albo pokazać się z jak najlepszej strony, żeby osiągnąć sukces. Dziewiątka mieczy na początku mówi, że gdzieś tam jakieś sprawy trochę mogą Was o ból głowy przyprawiać. I tutaj możecie chcieć też w karcie piątki buław ruszać z energią do załatwiania tych spraw. Ja bym powiedziała, kochani, że tu dobrze jest przemyśleć sobie pewnego rodzaju argumenty. To będzie bardziej jakaś sytuacja na argumenty. W piątce buław, tu jest pokazana otwarta walka, tutaj walczą na tych smokach, prawda? Ale w rzeczywistości to może być sytuacja, w której na argumenty trzeba będzie, tak mi się wydaje, że może być tak, że ktoś Was może na te argumenty troszeczkę wyzwać. Ktoś może powiedzieć, wymagać tak jakby określenia, ja mam rację, czy Ty masz rację. No i powiem Wam, kochane wagi, że tutaj karta siły, która wskazuje na koniec, która wychodzi na koniec, wskazuje na to, że uda Wam się tą całą sytuację ogarnąć. Ona może na początku wydawać się trudna, ale Wy sobie poradzicie. Poradzicie sobie dokładnie, nawet tutaj obłaskawić właśnie te smoki innych, prawda? Tutaj jest to obłaskawiony lew, więc niepotrzebnie tutaj jest ta dziewięć mieczy, no ale wagi tak często mają, bo Wy często gdzieś tam rozmyślacie, to jest zresztą karta Waszego żywiołu, że zastanawiacie się, czy tak się uda, czy to się uda, czy zrobić tak, takie zastanawianie się. No, myślę, że im bardziej się jednak mimo wszystko uspokoicie, tym będzie lepiej dla Was. Tutaj trzeba, sama ta karta siły też mówi o tym, żeby te wszystkie swoje instynkty takie buntownicze i tak dalej, żeby jednak wziąć w garść i nie pozwolić temu za bardzo szaleć, bo jak będziecie myśleć negatywnie albo będziecie w takiej kropce tak zwanej, to tym bardziej Wasze działania mogą być chaotyczne. A nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Tu Wy sobie świetnie poradzicie w tym tygodniu, nawet z jakimiś największymi problemami. Uda Wam się to wszystko ułożyć i jeszcze na tym zyskacie. Także moim zdaniem bardzo, bardzo dobry tydzień też na to, żeby właśnie poradzić sobie być może nawet z jakimś problemem, który ciągnie się dosyć długo i spędza Wam sens powiek. Zobaczymy, jaka jest rada tutaj dodatkowa stali The Light Seers Tarot dla wag na czas od 2 do 8 listopada 2020 roku. Jaka jest rada? Siódemka denarów. I to jest, kochani, karta, która wskazuje na to, żeby zatroszczyć się o siebie, o bliskich, zatroszczyć się o sytuację, czyli na przykład, jeżeli nie możesz od razu mieć wszystkiego, to działaj na to, na co masz wpływ.
Czyli tutaj jest pokazany wpływ na ten okres wzrostu, że sprawy muszą mieć czas się zadziać po to, żeby potem mogły te owoce przynosić. Więc zwróć uwagę, też bądź cierpliwy. To jest karta cierpliwości. To jest karta cierpliwości, ale też to jest taka cierpliwość na takiej zasadzie, że spodziewam się samego dobrego, a nie cierpliwość na takiej zasadzie, że o Boże, co to będzie. Prawda? Prawda? Więc to, na to zwróćcie uwagę. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej, tak jak pisał Stanisław Lem. Prawda? Bądź dobrej myśli, droga Wargo, bo po co być złej? Masz siłę, dasz radę i bądź po prostu, trzymaj się tej myśli. To jest najważniejsze. Daj sobie czas i bądź cierpliwa. A wiele rzeczy naprawdę dobrze się zadzieje i wyjdziesz ze wszystkich problemów obronną ręką. Pozdrawiam serdecznie, drogie wagi. Trzymajcie się, kochani, ciepło. No i teraz mamy jeszcze kartę anielską na ten tydzień. Jakie jest przesłanie ze świata duchowego na czas od 2 do 8 listopada dla nas wszystkich, dla osób, które będą odsłuchiwać to czytanie na kanale Tarota Esma. Jakie jest przesłanie? Konsekwencje. Konsekwencja. Bardzo dobra karta. I już, kochani, mówię, co ta karta mówi. Zdolność do wzrostu leży w naszej akceptacji tego, kim i dlaczego jesteśmy oraz po co jesteśmy tu i teraz. Zawsze, gdy podejmujemy jakieś działanie, zawieramy kontrakt ze sobą. Wypełnijmy wszystkie jego warunki. Konsekwencja to wyraz boskiej woli doskonałego tworzenia. Boska siła, która pozwala spełnić obietnice i zobowiązania. Anioły otaczają opieką każde rozpoczęte działanie, więc pamiętajmy, aby je dokończyć. Nie wahajmy się nigdy prosić Boga i anioły o pomoc w kontynuacji działań. Świat duchowy nigdy nie rezygnuje z podjętych działań i zawsze konsekwentnie udziela nam wsparcia. Afirmacja. Wszystkie nasze działania są wyrazem boskiej woli. Konsekwencja jest integralną częścią naszych działań. No i kochani, to może być takie przesłanie na ten tydzień, żebyśmy popatrzyli, co na przykład zarzuciliśmy, a nie skończyliśmy, prawda? Może, droga kochana koleżanko, masz jakąś robótkę rozpoczętą, chociażby nawet i na drutach, prawda? I nieskończoną. Może w tym tygodniu warto, jak będziesz mieć czas, do tego przysiąść, prawda? Może jakiś pan rozpoczął coś, robienie czegoś, nie wiem, karmnika w piwnicy i nie skończył. Ja tak żartuję, ale wiecie, o co chodzi, prawda? Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak wygląda konsekwencja w waszym życiu. Jak ona wygląda w ogóle w twoim życiu, prawda? I pozwól sobie na to. I niech otuchą w tym wszystkim będzie to, że ten świat duchowy was wspiera w podejmowaniu tych działań. I pomaga wam w tej konsekwencji. Także spójrzmy na te rzeczy, które po prostu wymagają takiego dokończenia. I może to jest ten tydzień na to też, żeby pozwolić sobie na bycie konsekwentnym. Bo czasami sobie nie pozwalamy. Bo czasami wybieramy jakieś inne opcje. Ustalamy tysiące rzeczy, które skaczemy z niej jedna na drugą. Prawda? A tu ważne jest, żeby zobaczyć, żeby obrać ten priorytet, wykonać, zakończyć i mieć tą nagrodę w postaci hormonów szczęścia, które w momencie, gdy kończymy jakieś dzieło, spływają na nas, w naszym mózgu się tworzą i dają to poczucie takiego spełnienia. Kochani,
Życzę nam wszystkim wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!